Jarosław Kaczyński. Polityk poinformował, muszą się zdecydować. Proszę Państwa, póki co nadaje nasze radio TOK FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra, program dzisiejszy, dzisiaj mamy już 16. Polityk przyjedzie do Polski na zaproszenie premier Beaty Szydło. Podczas pobytu w naszym kraju spotka się m.in. z prezesem PiS-u. Nasi niemieccy sąsiedzi będą musieli określić swój kierunek w relacjach między naszymi krajami, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Jak dodał, będzie rozmawiać o tym z Angelą Merkel. Klucz do zrozumienia Pisma Świętego, klucz do Biblii. Szkoda, że nikt Biblii nie czyta. Wczoraj, jak jechałam 507, wracając tu do domu na Saską, to ten motłoch taki, bo to inaczej nie można powiedzieć, jakby człowieka tak obsiadł, to ci moherowi z Gocławia jak pluskwy. Być może oni rzadko do kościoła chodzą, ale społeczeństwo Warszawy to takie jest. Jak jeden zacznie, oczywiście, że psychologia tłumu mówi jakąś głupotę, gdy zacznie, to drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty to kontynuuje. Pokazali cztery psy na Facebooku, jakie piękne są te psy i jakie mądre. Żeby dowiedzieć się, jakie te psy są mądre, to trzeba studiować. Dużo, dużo się uczyć. O tym mówi od wielu tygodni, codziennie, w niedzielę o 9 rano w radiu TOK FM Dorota Sumińska. No, także ja was ciągle pouczam, jakby ja wiem, ciągle wam przypominam. Także gdy nadaję nasze radio TOK FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Proszę być z nami, proszę być z nami. Zaraz będzie program wiadomości dnia i już jesteśmy u siebie. I już jesteśmy. To były najwyższe wartości, którymi kierował się Andrzej Małkowski. Tworząc w Polsce scouting, wzorował się na brytyjskim wojskowym Robercie Badenie Powellu, założycielu scoutingu, podkreślił harcmistrz Janusz Pruski. Członek zespołu historycznego przy Okręgu Kujawsko-Pomorskim Związku Harcerstwa. Mówimy o Izraelitach duchowych tutaj w naszym programie. Jest taka, abyśmy umieli odróżniać, co to jest Izrael duchowy, żebyśmy w ogóle wiedzieli, że cielesny naród Izraelitów już nie ma sensu, bo Żydów kiedyś nie było i potem też nie było po roku 70, gdy zostali zniszczeni, cały naród, świątynia ostatecznie przez Rzymian, cierpliwych, ostatecznych wojowników, nasłanych jakby przez samego Boga, bo Jezus Chrystus w imieniu Jahwe mówił: Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz proroków, którzy do ciebie byli posłani, jak kokosz chciałem cię, Jeruzalem, Jeruzalem, jak kokosz chciałem cię zgromadzić, nie dałeś, dlatego ten dom wam wasz pusty zostanie. I tak się stało to. Jezus powiedział, że nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Proroctwo eschatologiczne, czyli podwójne, sięgające aż do naszych czasów, XX wieku, XXI wieku, gdy w roku 1914 rozpoczęła się wojna największa na świecie, najkrwawsza w sensie światowym, dała początek wojnom światowym. Tak jak mało kto wie właśnie, a znowuż wiedzieć powinien, tak samo jak i odnośnie czasu i miejsca przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa i rozpoznania go w ogóle, nie poznali i tu nie poznali, że od roku, bo go zabili, 1914 rok to jest czas objęcia władzy królewskiej. Dlatego Apokalipsa mówi: radujcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, świadom, że czasu ma niewiele. Także to nie jest przypadek, ani to od strony Jahwe, ani to od strony diabła. To nie jest przypadek. W najbliższy weekend w Zakopanem odbędą się kolejne konkursy Pucharu Świata. W sobotę wygrajmy i śpiewajmy komu?
Jahwe. Liderem pucharu jest Jehowie. Nasz mistrz olimpijski Kamil Stoch. Wczoraj i przedwczoraj wygrał on zawody w skokach narciarskich w Wiśle. Także pozostali Polacy są w dobrej formie. Były skoczek Adam Małysz, który jest koordynatorem kadry narodowej w skokach narciarskich, oczekuje na sobotni konkurs. Ja szczególnie czekam na ten konkurs drużynowy. Jesteśmy na prowadzeniu teraz Pucharu Świata, więc nie możemy zawieść ani kibiców, ani samych siebie, bo to jest najważniejsze, że trzeba patrzeć też to, na to w ten sposób, że my tak samo jako zawodnicy i ta grupa cała, która pracuje na to, pracujemy na siebie, pracujemy na to, żebyśmy byli też my zadowoleni, nie tylko ci, którzy gdzieś tam wkoło nas są, czy to są media, czy kibice. My musimy być zadowoleni. Jeśli my jesteśmy, to kibice tym bardziej będą zadowoleni. A ja jestem przekonany, że Zakopane po raz kolejny będzie nasze. Oby pogoda była dobra. Nawet życzyłbym sobie, żeby był leciutki wiaterek z tyłu, wtedy będziemy dobrze. W piątek w stolicy polskich teatr przeprowadzone zostaną kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przeważnie słabe opady śniegu, bez opadów na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od -3 do 0 stopni, na wybrzeżu od 0 do 1 stopnia. Wiatr na wschodzie słaby, na zachodzie słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Gośćmi dzisiejszych rozmów niedokończonych będą pan Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, i pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Temat rozmów: bezpieczeństwo i dalszy rozwój Polski. Początek rozmów w Radiu Maryja i Trójmiejscu trwa o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej serdecznie zaprasza uczniów trzecich klas gimnazjum i młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach zimowych, dziennikarskich od 10 do 12 lutego i muzycznych od 9 do 12 lutego. W programie m.in. zajęcia prasowe, radiowe, telewizyjne i informatyczne, zwiedzanie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, patronów medialnych, zapisy tylko na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego będą przyjmowane do 31 stycznia. Dane kontaktowe, karty uczestnictwa i regulaminy na stronie uczelni wskasim.edu.pl. Drodzy Państwo, po raz trzeci będziemy mogli przekazać 1% naszego podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, która posiada status organizacji pożytku publicznego. W poprzednich latach, pomimo wielu przeciwności, potrafiliśmy się zorganizować, by wspomóc naszą fundację. Uczynimy tak i w tym roku. Od 1 stycznia do 2 maja, składając w Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową, możemy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość, to jest numer 50 91 141, i w ten sposób wskazać cel, na jaki chcemy przekazać 1% naszego podatku. To nas nic nie kosztuje, bowiem podatek i tak musimy zapłacić. Możemy jednak wskazać komu i na jaki cel chcemy przekazać nasze środki. Najwcześniej, bo do dnia 31 stycznia tego roku, mogą to uczynić ci z Państwa, którzy opodatkowani są w oparciu o tzw. ryczałt ewidencjonowany i składają swoje zeznanie podatkowe na druku PIT-28. Są to m.in. osoby, które otrzymują przychody z najmu bądź tzw. mali przedsiębiorcy. Nie wyklucza to Państwa uprawnienia do przekazania 1% swojego podatku z innego rozliczenia, na przykład z dochodu uzyskanego z pracy, emerytury, renty bądź innych dochodów, wypełniając każde zeznanie podatkowe PIT-28 czy 36, 36L, 37, 38 czy 39, możemy wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać nasz 1% podatku.
Pamiętajmy jednak, że warunkiem skorzystania z uprawnienia, jakim jest przekazanie 1% naszego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, jakim jest też Fundacja Nasza Przyszłość, jest złożenie zeznania podatkowego za 2016 rok w terminie ustawowym, a więc w tym roku do dnia 2 maja, a dla PIT-28, tak jak mówiłam wcześniej, do 31 stycznia. Przekazanie 1% podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość jest proste i nic nas nie kosztuje. Co ważne, mogą to zrobić także emeryci i renciści. Proszę Państwa, nie zmarnujmy tej szansy. Pomóżmy jedni drugim. Idźmy do naszych sąsiadów, którzy być może jeszcze nie wiedzą, że mogą sami zdecydować, na jaki cel przeznaczyć swój 1% podatku. Nieważne, że to niewielka kwota. Nawet jedna złotówka jest bardzo ważna. Jestem przekonana, że tylko razem możemy uczynić wiele dobrego. Przypomnę KRS Fundacji. To 5091-141. Nie musimy pamiętać żadnych innych danych, ani nazwy fundacji, ani numeru rachunku bankowego. Wystarczy tylko wpisać numer KRS. 11 minut po godzinie 13. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna kolor biała, w sercach naszych nasz Pan kara. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze, witamy. Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom. Panie ambasadorze, gorący okres w Brukseli przed nami, bo jutro wybory nowego szefa Parlamentu Europejskiego. Kandydatur, z tego co opinia publiczna już zdążyła się dowiedzieć, jest 7. W tym 4 Włochów, więc też tak jakoś w tamtym kierunku to wszystko idzie. Natomiast ja chciałbym zapytać pana ambasadora, jakie są nastroje przed tym wydarzeniem, przed tymi wyborami? Czy tak jak w wielu przypadkach wszystko już jest jasne i ustalone, czy może być jakaś niespodzianka? Zawsze wybory łączą się z jakąś niespodzianką, chociaż do tej pory, o stoisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, to ono było bardzo przewidywalne, ale i tak do ostatniej chwili, jeszcze ostatnia chwila w tym przypadku, to oznaczało kilka tygodni przed rozpoczęciem wyborów, toczyły się różnego typu negocjacje, dlatego że funkcja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wchodzi w skład tak zwanego koszyka najważniejszych funkcji politycznych Unii Europejskiej. W dalszej kolejności to jest szef Rady Europejskiej, którą obecnie tą funkcję spełnia Donald Tusk. I dalej oczywiście przewodniczący Komisji Europejskiej pan Juncker i szefowa dyplomacji unijnej pani Mogherini. Także te cztery funkcje, łącznie z przewodniczącym parlamentu, stanowią najważniejszy taką kompilację polityczną. I ta gra o funkcję przewodniczącego parlamentu jest też o tyle ważna dla obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli dla pana Donalda Tuska, że gdyby tak się stało, że wygrywa przewodniczący centroprawicowej partii w Parlamencie Europejskim, a nie socjalista, tak jak to było do tej pory, to wówczas oznaczałoby to, że ugrupowania centroprawicowe miałyby na te cztery funkcje, o które wymieniłem, aż trzech swoich przedstawicieli w Parlamencie, w Komisji i w Radzie. Co oznaczałoby, że biorąc pod uwagę, że właśnie szefowa dyplomacji nie jest socjalistką, oznaczałoby też, że socjaliści chcieliby mieć jeszcze jednego przedstawiciela w tych czterech funkcjach. Bo ja szefem Parlamentu Europejskiego mógłby być tutaj właśnie. Także proszę Państwa, dyskusje na wiadomości dnia 16 stycznia 2017 rok. A ci, którzy są winni, no to mogą się bać. Wielkim zaciekawieniem przez polityków
czy powinni się nawet bać. To jest takie ciekawe czasy, proszę Państwa, że no jest jakby jakaś walka, prawda? Sprawiedliwości z niesprawiedliwością i odwrotnie. No. Że ta układanka... Układanka. Ma właśnie